Tłuszcze trans postrzegane są jako jedno z najbardziej niezdrowych źródeł tłuszczów. Zwiększają ilość złego cholesterolu, obniżają ilość dobrego, ale mogą powodować również insulinooporność, czy mogą nas w końcu doprowadzić do otyłości i cukrzycy, ale także obarcza się je o działanie nowotworowe. Naturalnie występuje w mięsie i mleku. Jeśli chodzi o przemysł, to wówczas, kiedy mamy częściowo utwardzony tłuszcz roślinny, częściowo uwodorniony, wtedy pojawiają się tłuszcze trans. Żeby wiedzieć, czy te tłuszcze znajdują się, czy też nie, powinniśmy czytać etykiety. Jeżeli mamy napisane częściowo uwodorniony, częściowo utwardzone tłuszcze, to musimy się spodziewać większej ilości tłuszczów trans w tym produkcie. Natomiast jeżeli mamy całkowicie, wówczas tych tłuszczów trans powinno być niewiele, minimalna ilość. I takie standardy na przykład spełniają margaryny do smarowania, margaryny kubkowe, które są obarczane o wielkie zło. Okazuje się, że 95% z tych margaryn zawiera poniżej 1% tłuszczów trans, nieistotną ilość dla naszego organizmu. Inaczej jest z tłuszczami typu mix, czyli połączonymi tłuszczami roślinnymi i zwierzęcymi. Tam występuje nawet do 5% tych tłuszczów, natomiast w samym maśle 2-3% tłuszczów trans.